Nie wiem, co powiedzieć. Kolejna porażka. Jesteśmy trochę podłamani. Słabo zaczęliśmy tą rundę. Zdobyliśmy tylko jeden punkt. No nie wiem, no musimy, co mogę powiedzieć, musimy po prostu trzymać się razem. Mają świetny początek rundy, dalej mocno pracować. I szukać tego szczęścia w kolejnych meczach. I myślę, że mam taką nadzieję, że jak wygramy ten pierwszy mecz, nie wiem jak go wygrać, ale po prostu musimy zdobyć jak najszybciej 3 punkty. I to wszystko się, jakby ten worek się otworzy i zaczniemy punktować, zaczniemy wygrywać mecze. Nie wiem, co w tej chwili więcej można powiedzieć. Nie wiem, myślę, że w każdym meczu gramy coraz lepiej w ofensywie. Przydarzają nam się takie bramki, nie wiem jak je nazwać, z czego to wynika. Ale nie uważam, że Wigry dzisiaj były lepszym przeciwnikiem. Były fragmenty, gdzie my potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, rozegrać akcję. Może brakowało troszeczkę tego ostatniego podania. Myślę, że po tej bramce na 2-1 też przycisnęliśmy, że no jakoś ta gra do przodu wyglądała lepiej niż we wcześniejszych meczach. I to musimy powielać i mówię, szukać tego szczęścia. Jest może nad nami ciąży jakieś, nie wiem, jakieś fatum i po prostu musimy je w końcu przełamać i wygrać mecz. Najpierw ja zostałem sfaulowany, potem po prostu piłka poleciała dalej, chciałem ją wybić ślizgiem, trafiłem przeciwnika w nogę i uważam, że wcześniej powinien być faul na mnie. No i ty i twój brat Paweł nie gracie w tym meczu. No tak się ułożyło, no nieważne kto teraz wejdzie, po prostu musi dać się wszystko i mówię, to tak jak mówię, musimy szukać tego szczęścia i wierzę w to, że w końcu przyjdą te słoneczne dni do nas, do naszej szatni i zdobędziemy w końcu 3 punkty.